Joachim Tomczyk, witam i zapraszam na kolejne wydanie studenckiego magazynu sportowego. W ramach 27. kolejki koszykarskiej drugiej ligi Śląsk Wrocław podejmował AZS Politechnikę Opolską. Spotkanie zapowiadało się bardzo ciekawie, ponieważ obie drużyny walczyły o utrzymanie w lidze. Mecz pomiędzy Śląskiem Wrocław a AZS-em Politechniką Opolską nie zawiódł licznie zgromadzonej publiczności i od początku był bardzo ciekawym widowiskiem. Pierwsze dwie kwarty to walka kosz za kosz, co sprawiło, że w przerwie na tablicy wyników widniał remis 31-31. Na początku drugiej połowy wrocławianie zagrali agresywnie w obronie, dzięki czemu po trzeciej kwarcie wygrywali 52-41. Koszykarze Śląska konsekwentnie kontynuowali swoją taktykę i wygrali całe spotkanie 72-55. Graliśmy konsekwentnie, w pierwszej połowie troszkę lepiej grało drużyna z Opola. My wyczekaliśmy ten moment, taki pierwszą połowę, no i w drugiej połowie, mówię, dalej graliśmy swoją grę, co przyniosło efekt w postaci zwycięstwa. Mecz był bardzo ważny dla obu drużyn, ponieważ zwycięzca tego spotkania zapewniał sobie utrzymanie w lidze. Pomimo wysoko postawionej poprzeczki przez Opolan, to wrocławianie są już pewni gry w rozgrywkach drugiej ligi w przyszłym sezonie. Mecz się podobał ciężki, Opolanie postawili bardzo ciężkie warunki. Ten raz przestrzegał przed ich szybką grą. Zneutralizowaliśmy ich mocne punkty, grę podkoszową. No i odnieśliśmy zwycięstwo, które daje nam praktycznie utrzymanie w drugiej lidze. Teraz koszykarzy Śląska czeka walka w finałach Mistrzostw Polski Juniorów, w których stawiani są w roli jednego z faworytów do zwycięstwa. Nie pozostaje nic innego jak trzymanie za nich kciuków. W środę w jednej z wrocławskich galerii handlowych odbyła się konferencja prasowa klubów sportów amerykańskich. Na miejscu był Emil Mazurkiewicz. Głównym celem konferencji było podpisanie przez wrocławskie kluby sportowe KSB, Devils i Kosynierów umowy o współpracy zwanej Wielką Wrocławską Triadą. Podstawowym założeniem tego porozumienia jest wzrost znaczenia sportów amerykańskich na sportowej mapie Wrocławia. Przede wszystkim patrząc na ilość zawodników, na rozwój poszczególnych klubów, chcemy zaistnieć w świadomości Wrocławia. Chcemy poszerzyć ofertę sportową miasta właśnie o gry zespołowe, o te, które są mniej popularne, ale są świetną alternatywą dla tych bardziej znanych. Powstanie Wielkiej Wrocławskiej Triady ma pomóc klubom w szukaniu nowych zawodników, zwiększeniu zainteresowania sportami amerykańskimi wśród fanów sportu oraz ułatwić pozyskiwanie sponsorów. Liczymy na to, że nie tylko będziemy się jakby wymieniać po troszu tą bazą fanów, ale w ten sposób ją zwiększając. Także, bo im więcej osób dołączy do grona entuzjastów tych trzech dyscyplin, tym większą liczbę kolejnych osób będą oni zarażać i na to liczymy. W dalszej perspektywie no, chcemy też współpracować na poziomie pozyskiwania strategicznych sponsorów dla wszystkich trzech klubów. Wielka Wrocławska Triada jest pierwszym wrocławskim projektem zrzeszającym kluby sportów wciąż w Polsce niszowych. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie szło po jej myśli i stanie się ona prekursorem innych podobnych inicjatyw we wrocławskim sporcie. W poniedziałek odbyła się akcja Oddaj krew z rugby Wrocław. Ilu litrów krwi pozbyli się zawodnicy, sprawdzała Małgorzata Kapuśniak. We Wrocławskim Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa pojawili się nie tylko pomysłodawcy akcji, zawodnicy rugby Wrocław, ale także kosynierzy oraz ich znajomi. Chętnych do oddawania krwi było wielu, jednak jak się okazało, nie każdy mógł tego dnia wspomóc potrzebujących. Bardzo serdecznie dziękujemy przede wszystkim za chęci dla rugbystów Wrocław, Kosynierek, Kosynierów Wrocław, za to, że przyszli i te osoby, które mogły, krew oddały. Często jest tak, że sportowcy właśnie na skutek swoich intensywnych treningów nie mogą oddać krwi, bo intensywne treningi odbijają się potem w obrazie, w morfologii krwi. Jak na zawodników rugby i lacrosa przystało, ostra igła nie zrobiła na nich najmniejszego wrażenia. W czasie całej akcji udało się oddać ponad 3 litry krwi, która pomoże uratować zdrowie, a nawet życie wrocławskich pacjentów. Zachęcamy naszych kibiców do poświęcania się dla innych osób, może też dla rugbystów i dla kosynierów. Najbliższa akcja odbędzie się najprawdopodobniej za 2 miesiące, kiedy będziemy znowu zdatni do oddania krwi. Jeśli zatem jeszcze nie dołączyłeś do inicjatywy rugbystów, nic straconego. To wszystko w tym wydaniu. Zapraszam za tydzień.